Wybitny polski pisarz, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike Wiesław Myśliwski gościł w Tarnobrzegu. Spotkanie, które miało miejsce w Zamku Dzikowskim, przyciągnęło miłośników literatury. Poprowadził je Wojciech Bonowicz, poeta, znawca polskiej literatury, redaktor Tygodnika Powszechnego i wydawnictwa Znak, które już na samym początku mówiło o warsztacie pisarskim i cechach pisarstwa myśliwskiego. Wiesław Myśliwski pisze powieści ołówkiem. Przez całe lata był to ołówek 3H, twardy, ale dający się stosunkowo łatwo gumkować. Powtarza, że pisanie to ciężka praca, że nie należy się spieszyć. Sam wydaje książki w stosunkowo długich odstępach czasu, przesuwając niekiedy termin złożenia w wydawnictwie ostatecznej wersji. Nagi sad, pałac, kamień na kamieniu, widnokrąg, traktat o łuskaniu fasoli, ostatnie rozdanie, ucho igielne, wreszcie dramaty. Oto droga Wiesława Myśliwskiego, pisarza, który nigdy nie jest z siebie zadowolony. Urodzony w pobliskich Dwikozach, pisarz chętnie opowiadał o języku swoich powieści. Tu najważniejsza jest prostota. Podstawą języka jest z kolei ludzka mowa. Język przeniesiony w pismo musi być językiem prostym. Ja nie używam żadnych obcych wyrazów, żadnych wzniosłych wyrazów, ponieważ uważam, że najwznioślejszy sens, najbardziej intelektualny, jak się to mówi, prawda, który w piśmie by się wyraziło, no co najmniej, prawda, przy pomocy większości obcych słów, prawda, w języku polskim da się przełożyć najbardziej, jak powiadam, intelektualne zdanie da się przełożyć na prostotę. Nieraz mnie to kosztuje wiele trudów, prawda, żeby znaleźć takie proste określenie tego, co dałoby się w języku intelektualnym wyrazić dość zwyczajnie. Pisarz podkreślił, że nigdy nie pisze o tym, czego w życiu nie dotknął, a źródeł narracji powieści należy szukać w mowie ludzkiej, w jej duchu. To dopiero daje wiarygodność książce, że ja tego dotknąłem, ja to przeżyłem, ja to sprawdziłem, prawda? Ja to wiem, ja nie popełnię błędu, ja nie wymyślam, ja kreuję, to jest różnica. Podstawą języka jest ludzka mowa. Ja w tym szukam literatury, nie w piśmach. Pismo jest językiem sztucznym, jest wtórnym językiem, pochodnym od mowy. Podczas spotkania wybitny pisarz promował swoją najnowszą książkę Ucho Igielne, będącą poruszającą medytacją nad ludzkim losem, pamięcią i historią, zagadkowością intymnych relacji, a przede wszystkim nad tajemnicą spotkania młodości i starości. To jest książka, w której o punkcie. Ja uważam, że każdy człowiek ma w życiu punkt, że gdziekolwiek by się znalazł, cokolwiek by przeżył, gdziekolwiek by był, zawsze, czy ma świadomość, czy nie, odnosi do jakiegoś punktu, który jest jakby tą miarą jego emocji, jego tęsknot. To jest punkt odniesienia po prostu. Zawsze odnosimy, cokolwiek nas w życiu spotka, gdziekolwiek jesteśmy, zawsze to odnosimy do tego punktu. W spotkaniu uczestniczył profesor Stanisław Baj, wybitny malarz, który zaprojektował okładkę do powieści.